Witam serdecznie, moim gościem Mariusz Oracz-Trycki. Witam. Mariusz, po pierwszym spotkaniu pachniało sensacją między Tiliczem a Derecami, ale dzisiaj w tym drugim meczu rozwialiście wszelkie wątpliwości. Jeżeli mnie matematyka nie myli pamięć, z 10, 5 albo 6 ogólny wynik, nieważne, nie pamiętam dokładnie, ale dzisiaj no, pokazujecie klasę. Na ten 10-5 to mylący trochę wynik, bo po pierwszym meczu było 5-4, przegraliśmy i no dzisiaj wyszedł mecz, tak? Też gdzieś mieliśmy na sobą dwie porażki. Więc no, chcieliśmy się jakoś tam odbić. A czy sensacją, czy nie sensacją, Derecci to jest drużyna dobra, doświadczona i naprawdę to nie były żadne przelewki, dobrze stoją chłopaki w obronie, to wszyscy wiedzą. Konsekwentnie grają w kontrze i mówię, naprawdę my byliśmy dzisiaj tacy, że jak powiem, zmotywowani na ten mecz. Ty jesteś trenerem piłki nożnej. Oceń sytuację, jeżeli chodzi o Puchar Ligi Futsalu. Czy bardziej sprawiedliwym byłoby granie jednego meczu, czy ten dwumecz jest bardziej sprawiedliwy? Nie, no zawsze uważam, że tak z piłkarskiego punktu widzenia fajnie się gra dwumecz, ponieważ no zawsze można odrobić tą stratę. Różnie bywa, czasami dyspozycja dnia, szczególnie tutaj u nas jeszcze, gdzie nie jesteśmy zawodowcami, może być kwestia gdzieś tam ubytku w składzie. Także dwumecz jak najbardziej, po tej rundzie, że tak powiem, grupowej super, to jest rozwiązane i finał jest, że tak powiem, pojedynczym meczem super. Brakowało cię troszkę w naszej lidze, teraz dopiero wracasz. Jesteś mile zaskoczony obecnością tylu kibiców na meczach? No, że tak powiem, jest zmiana, bo że jest tych osób na trybunach więcej. Tak jak kiedyś powiedziałem parę lat temu, jak zaczynałeś ligę, nie? Że jak będziesz to prowadził z jakimś tam konsekwencją, to po pierwsze będziesz miał tych drużyn do grania dużo więcej, bo w Sączu jest potencjał na granie i myślę, że pewnie byłaby za chwilę czwarta liga, czy trzecia twoja do zrobienia. A co za tym idzie, teraz jest kwestia zapełnienia trybun, to ci się udaje. Także no, super to wygląda i obyś się dalej rozwijał. Dziękuję za słowa, a ja uzupełnię twoją odpowiedź. Uważam, że takie mecze jak tydzień temu na Ekstraklasie, jeden z wielu, Dom Weselny Sylwia Tylicki, no przegrany przez was, ale takie mecze robią mi reklamę, ponieważ tak naprawdę to jest magnesem do przychodzenia tych ludzi, bo oni nie przychodzą tylko dla mojej organizacji, ale popatrzeć to, co zostawiają zawodnicy na boisku. Nie udało mi się być na tym meczu, a chciałem. Wiem z informacji od chłopaków, ale też od podstronnych osób, które gdzieś tam były na meczu, że ten mecz był naprawdę fajny. I taki typowo pod względem piłkarskim był fajny. Nie było fauli, była fajna gra, były umiejętności. No, ja tam już mówiłem parę razy, no, że Dom Weselny Sylwia to jest umiejętności naprawdę bardzo wysokie. U nas kolektyw plus umiejętności i takie mecze muszą być ciekawe i muszą, że tak powiem, dawać taką adrenalinę kibicą, gdzie faktycznie ten wynik od samego początku jest niepewny. Przed wami kolejna runda półfinału. No, można się było spodziewać, gdzie Tylicz gra tam, no przeważnie wygrywa, można powiedzieć. Mariusz, przed wami Green Power NS. Ja bym ich nie skreślał. To jest pierwsza drużyna, druga drużyna, no na równi z pierwszą, bo mają tyle samo punktów w pierwszej lidze, z dużą szansą na ekstraklasę. Dzisiaj bez czynnych zawodników, z jednym jeszcze dobrym amatorem, którego też nie było. Pokonują Setbet, czyli drużynę ekstraklasową. Także nie będzie też łatwo. Pierwsza sprawa, doskonale wiesz, bo znamy się już parę lat, że ja nigdy nikogo nie skreślam i nieraz przy meczach, które wydawały się, że mają być z urzędu dla nas, zawsze mówiłem, że to jest piłka i w żadnym wypadku nikogo nie skreślamy. Tak samo jak cała nasza drużyna podchodzimy do tematu, że jak powiem, na tyle, ile możemy, poważnie. Tak? Nie traktujemy tego w kategoriach życia i śmierci, aczkolwiek jak coś robisz, to staramy się to robić dobrze. Oczywiście zabawa i te wszystkie sprawy, ale mówię, zagrać, jak przychodzą ludzie na trybuny, to nie można, że tak powiem, nie chcę tu używać słowa maniany, odstawiać. Dobrze to powiedziałeś. Mariusz, dziękuję za wywiad. Dzięki.